Barbara Skora już po finałach, czyli konkurs właściwie można do archiwum odłożyć. Tak jest, no, to już zostało wyśpiewane, to już się nie odśpiewa. Teraz pozostaje wyciągnąć wnioski z tego i pracować dalej. No, to jest na pewno ogromne doświadczenie, ogromne emocje, ogromna radość, ale też stres oczywiście. Nic nie pozostaje teraz innego jak ochłonąć i odczekać. I zobaczyć, werdykt. Tak, zobaczyć co będzie dalej. Dobrze się pani śpiewało? Tak, były momenty, w których czułam się bardzo dobrze, były momenty, które chciałabym wykonać znacznie lepiej, natomiast myślę, że tak jest zawsze i że zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest można coś tam lepiej, natomiast publiczność bardzo sprzyja, atmosfera jest naprawdę przecudna, mam wrażenie, że zarówno naprzeciwko wśród publiczności, jak i na scenie, gdzie naprawdę orkiestra współgra, dyrygent bardzo pomaga, także to wszystko bardzo ułatwia sprawę. Zdążyła pani odpocząć po tych dwóch szaleńczych etapach? Nie, myślę, że nie, że to jest gdzieś tam cały czas było, gdzieś tam cały czas trwanie w takiej mobilizacji i nawet jak był czas na odpoczynek, na sen, no to gdzieś tam jednak człowiek myśli, dobrze, co tam jeszcze mogłabym poprawić, co by jeszcze było do zrobienia, jak chcę to zaśpiewać, jak chcę wyglądać, o czym pamiętać, także do samego końca towarzyszyły mi gdzieś tam te przygotowania końcowe, czy to takie właśnie dopinanie wszystkiego na ostatni guzik. Natomiast jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że dotarłam tak daleko. Nie spodziewałam się tego i miałam okazję zaśpiewać tutaj ze wspaniałą orkiestrą Opera Nova. I na pewno pozostanie to na bardzo długo w mojej pamięci. Bardzo cenne, piękne doświadczenie.